Witam ponownie, nazywam się Jacek Antolik, właściciel sklepu Rexport, serwisant narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać żelazko narciarsko-snowboardowe niemieckiej firmy Kunzmann, model 5200 z serii Electronic. Króciutko, żelazko narciarsko-snowboardowe jest to takie urządzenie, za pomocą którego roztapiamy i rozprowadzamy smary po ślizgu narty zjazdowej, narty biegowej lub deski snowboardowej. Rozróżniamy dwa typy żelazek: żelazka analogowe i żelazka digital. Analogowe, czyli układ regulujący temperaturę, jest to układ analogowy składający się z jakichś tam płytek bimetalu. Digital, czyli układem, który reguluje temperaturę, jest mikroprocesor. Dobra, wracamy do naszego żelazka. Żelazko zapakowane w kartonowe pudełeczko. W środku otrzymujemy tak. Wyciągniemy sobie żelazko oraz instrukcję obsługi. W kilku językach, brak niestety języka polskiego. Dobra. Złożymy z powrotem. Tak. Troszkę powiększymy ten nasz obraz. Model 5000 firmy Kunzmann jest to żelazko wyprodukowane tak naprawdę przez włoską firmę Star. No oczywiście zaadaptowane przez Kunzmanna, prawda, oklejone, opudełkowane ładnie i to jest akurat model 4200, ale tak jak powiedziałem, producentem tego żelazka jest włoska firma Star. Dobra, jeżeli chodzi o parametry techniczne, to żelazko działa na napięciu 230 V, posiada moc 800 W, zakres temperatur od 90 stopni do 180 z regulacją co 1 stopień i z takim też nastawem, czyli można powiedzieć, że jest bardzo dokładne, dlatego że jest to typ żelazka digital sterowane. Ta temperatura, tak jak powiedziałem wcześniej, wyjaśniając, że temperatura tego żelazka jest ustawiana za pomocą tego pokrętła i sterowana przez mikroprocesor. Ok, teraz tak. Żelazko jest wykonane praktycznie w całości z tworzywa sztucznego, z elementami korka naturalnego tutaj rączka. A to jest duży plus, prawda? Mamy dobry uchwyt, prawda? Naturalny uchwyt, niepoślizgowy i przede wszystkim izolacyjny, prawda? Korek się nie nagrzewa, więc nie będzie problemu, że nam będzie gdzieś tam ta rączka parzyć. Tak to wygląda. Tutaj pod naszym uchwytem mamy takie pokrętło, które zwiększymy troszkę, prawda? Takie pokrętło, gdzie mamy po prostu plus, minus na czerwonym i na niebieskim, czyli pokazuje nam, można powiedzieć, kierunek, prawda? Kiedy chcielibyśmy zwiększać temperaturę, musimy po prostu kręcić plusem, jeżeli zmniejszać, kręcimy po prostu minusem. Tutaj od czoła tego żelazka jest wyświetlacz, który będzie nas informował o temperaturze, jaką chcemy i jaka po prostu aktualnie jest. Z boku tutaj mamy czerwoną lampkę, czerwoną diodę, która nas będzie informowała o pracy żelazka, czy on jest włączone, podłączone do zasilania lub nie. Płyta. Jeżeli chodzi o płytę, troszkę zmniejszymy obraz. Płyta jest prostokątna, można powiedzieć klasyczna, prawda? Płyta posiada wymiary, sobie zmierzymy, 145, czyli 14,5 cm długość, a szerokość niecałe 10 cm. Jeżeli chodzi o grubość, to jest 10 mm. Czyli taka dosyć, można powiedzieć, dobra, zarówno wielkościowo, jak i grubościowo płyta. Brzegi są zaokrąglone, lekko sfazowane. Może troszkę powiększymy, żebyście mogli Państwo zobaczyć. O, proszę, sfazowane są, co ułatwia nam rozprowadzanie smarów w proszku lub smarów bardzo twardych, smarów z dodatkiem molibdenu czy grafitu. Dobra, no, u góry rączka z korkiem, tak jak wspomniałem. Teraz, jeżeli chodzi o długość kabla, spojrzymy sobie, jak ten włoski producent tutaj, na jaką długość kabla się dostosował. To już jest długi. To jest długi, o, świetnie. Czyli mamy 290 cm. Taka jest długość kabla zasilającego. To jest duży plus, prawda? Duży plus, jeżeli chodzi o żelazka. No nie musimy używać żadnych przedłużaczy. Jak sobie gdzieś tam podłączymy, no to
wiemy, że chyba nam po prostu wystarczy. Tak. Teraz tak, ja sobie to żelazko podłączę. Żeby pokazać działanie. O, proszę zobaczyć, tu się pokazało, tu się na wyświetlaczu pokazał stopień Celsjusza. Ja mam, zobaczmy, nastaw, bo żelazko nam zaczęło pracować. 90, tak? Dobrze. 90. No i teraz żelazko będzie rozgrzewało się, żeby osiągnąć 90 stopni. Bardzo dosyć szybko, już mamy 70, prawie 80 mamy. Tak? Tutaj dioda, proszę zwrócić uwagę, miga, czyli ona informuje nas, że żelazko się nagrzewa. No. O, zgasła, czyli ta temperatura, którą mamy, o, mamy 93 stopnie, prawda? Także możemy sobie ją jeszcze zmniejszyć. No, musi poczekać, aż zmniejszyć, żeby się nam ustawiła na 90 stopni. A w każdym razie regulacja jest co jeden stopień. Tak, także możemy, o, teraz sobie 1, 3, 5, zwiększamy sobie temperaturę, prawda? O, 100 na przykład chcielibyśmy. Znowu dioda nam miga, prawda? Czyli żelazko jest w trybie rozgrzewania. Dobra, ja sobie pozwolę wyłączyć obraz troszkę mniejszony. Tak. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten model żelazka. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani jego zakupem, to oczywiście zapraszam do mojego sklepu internetowego www.remsport.pl pod kategoria żelazka narciarskie lub żelazka snowboardowe, ewentualnie do skorzystania z linku przekierowującego, który znajduje się w prawym górnym rogu filmiku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.